Słuchajcie, jesteśmy na kolejnej stacji naszej wycieczki dzisiejszej. Znajdujemy się tuż za miejscowością Korpu. Nawet nie wiem, jak się ta miejscowość nazywa, czy w ogóle ma jakąś nazwę, nieważne. Destylarni kumkwatu. To jest jakiś ponoć lokalny specyfik, lokalny alkohol eksportowany na różne części świata i dostępny tak naprawdę, produkowany tylko i wyłącznie na tej wyspie. Co to jest za alkohol, ilu procentowy, nie wiem, wszystkiego dowiemy się w środku. Destylarnia wygląda z zewnątrz jak kurde salon samochodowy. Nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia, no ale to nie znaczy, że sam alkohol nie jest jakimś super specjałem, tak? Wchodzimy do środka i się o tym przekonamy. O, klimatyzacja działa nieźle, nawet przy otwartych drzwiach. Okazuje się, że w środku są nie tylko dostępne alkohole w degustacji, ale również szereg innych produktów, łącznie z perfumami. Cóż to jest to? O. No, jak się? Nie grona, bo jakieś daktyle? Jak tam? Mama. Pokochałaś Grecję czy nie? Pokochała, całym swoim sercem. Masz jeden, co ci zostało z niego. Żeby to? Jak tam, panie? Dobre? Najsłodsze zostawiamy na wieczór, nie? Ala, kosztujesz? Kosztujesz? Dobre? Bardzo dobre. Ale to, ale mówisz o alkoholu czy o słodyczu? Tak, no to zielono jeszcze spróbuję sobie. Słuchajcie, nie, no to jest bomba. Niesamowite. Każda ma inny smak. Żółte są najlepsze, według mnie. Żółte smakuje jak Grecja. No, tak jak Grecja? To jest ten smak właśnie? A to muszę go sobie utrwalić. Ej, to jest tam w plecaku. Te żelki lub plecowe. To jest to, co na Rynie było, pamiętasz? Ten mały jadł. Który mały? No Edmund. To ta wiedźma go testowała. Lukrecją? Nie, no tym. Ale Kamil mówi, że to żółte to jest lukrecja. Co? Potwierdzisz? Tak, potwierdzisz czy nie? Nie, ja myślę, że nie. Dobra. Magda, zostaw już dla innych. Tak, za chwileczkę. Spróbuję tylko. No, to tak mocno średni. Pyszne. Smakowały ci? A który ci smakował najbardziej? Ten żółty, gęsty. A, to tak jak cukierki. Żółty, gęsty? Mm. Tak, nie? Mm. Tutaj masz pinakodermę. W środku jest gastroderma. Co ty? To są pory. Dawaj, zapłacimy za to ile. No już zapłacimy. Zapłaciłaś już? Jeszcze nie. Pojadła? Popiła? Tak. To wypiję. Żebym się chciała wysikać. Ja też. Ja też, powiem ci szczerze, tak od godzinki, nie? Fajnie, widać proces technologiczny. Są niesamowicie słodkie. Takie winogrona, ale 5 razy bardziej słodsze i troszkę twardsze. Ala, podaruj sobie odrobinę luksusu, no. Proszę, proszę. Mega słodkie. Ten alkohol też? Nie, pokażę. Bierzę wam na słowo, bo ja nie mogę pić. Już dziękuję. Widzisz, zerwałem z nałogiem, powróciłem do niego w okresie wakacyjnym i to się na mnie zemściło. Słuchajcie, no ciekawe miejsce. Alkohole, czy były smaczne? Dziewczyny twierdzą, że tak. Ja nie próbowałem. Natomiast słodycze różnego rodzaju wyborne.
Natomiast nic Magdzie nie zasmakowało na tyle mocno, żeby na któryś z tych alkoholi się zdecydowała. Tyle mam do powiedzenia. Następna część naszej wycieczki. Wracamy do autobusu. Słuchajcie, jesteśmy w urokliwym miejscu Paolo Castrica, tak się nazywa. Co tu jest? Piękny widok, tak? Góry, jakaś ładna plaża. Mamy godzinę wolnego, możemy się pokręcić po okolicy, coś zjeść. I tyle. I później jedziemy do jakiejś greckiej rodziny. Gdzie idziemy właściwie, Aśka? Teraz? Na plażę, żeby zjeść. A ty wolałabyś na plażę, żeby zjeść? Tak, już, żebyśmy się do koleru. No, dziwa się, że ja wpadnę. No tak, chyba... O, tak. Dobra, słuchajcie, tak naprawdę poza walorami, takimi widokowymi, piękną plażą, super wzniesieniami, no to to miejsce nie ma nic więcej do zaoferowania. Nic więcej albo aż tyle, tak? Więc udajemy się na jedyny w okolicy punkt widokowy, żeby ogarnąć, tak, to wszystko w pewnej wysokości. Puszczę drona i myślę, że to pokaże nam... Będzie tylko bąki puszczasz. No, o, kolejna plaża. Że on, dopiero dron pokaże nam, jak piękna tu jest okolica. Ale powiedz szczerze, Kamil, jakbyś tam wybudował dom na samym szczycie... No, nie schodzisz tam, bo bym się nie chciał. Ale Kubo, powiem ci, że jakbyś zorientował się, że zapomniałeś kawę na przykład kupić, nie? To jest szok. Wracać na dół i do góry. Karol, przejmuję cię, chodź do mnie. Hop, 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 hop. No, chodź, rączka. No, Otylka, proszę bardzo, Karola przyjmij, złap go za rączkę i pilnuj. I wujek go powiedział, że pilnuje. No. Bardzo dobrze. Ty co ty robisz? Bartek, no. Ja, ale, ale myślałem, że jest większy, nie? Myślałem, że jest większy. Dobra, mieliśmy przez chwilę wątpliwości, czy w ogóle uderzasz na ten widokowy. No, podejście jest, zwłaszcza w tej temperaturze, dość spore, ale Maga Kozica Górska zdecydowała, że to 700 metrów to jest nic, dzieci dadzą radę, my też, więc bierzemy dupę w troki i idziemy na ten punkt widokowy. Mam nadzieję, że będzie warto, Magda. Mam nadzieję, że mi to wynagrodzisz jakoś wieczorem. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na tym punkcie widokowym. Faktycznie opłacało się tutaj wybrać. Dzięki Magdzie. Dzięki Magdzie. Widoki są niesamowite. Zresztą zaraz zobaczycie, jak puszczę drona. Było warto. Dobra, słuchajcie, schodzimy z tej góry widokowej. Powiem wam szczerze, że warto było tam wejść. Widoki są naprawdę zapierające. Dech w piersiach. Woda jest po prostu lazurowa. Szkoda, że nasz ośrodek nie znajduje się w tej części wyspy. Powiem wam, że tutaj klasa. Fajne widoki, super woda, piękne plaże. Co teraz? Nie wiem do końca. Chyba już jedziemy do tej greckiej rodziny na jakiś lunch. No i potem chyba już wracamy do ośrodka. Mamy godzinę 14, odjeżdżamy za 15 minut albo 20.
Do zobaczenia na dole. Zacząłem przejeżdżać przez miejscowość Lukonet, gdzie drogi są tak wąskie, że domy musiały być ścięte, aby autobusy przejeżdżając przez tą miejscowość nie powyrywały okiennic. Ponoć widok spektakularny. Z dużą ilością cynamonu z mięsem, także tutaj jak najbardziej jak ktoś lubi. Słuchajcie, jesteśmy w wiosce Lacones, na szczycie tego wzniesienia, które filmowaliśmy będąc jeszcze na dole. Idziemy coś zjeść na punkt widokowy Golden Fox. Ma być tam zaserwowany jakiś lunch. No i co? Mamy godzinkę dla siebie, a potem wracamy już chyba do Korfu i do hotelu. Patrz, byliśmy tam, Kamil, a ty mówiłeś, że tamten punkt widokowy jest na równi z naszym. No. Nie ma żadnych owoców w górze. Co? Mimo i krewet. Weź wrzuć do basenu, będziesz miał owoce basenu. Paweł, o jakim ona dali mówiła z makaronem i z cynamonem? Nie wiem, nie mam pojęcia. To mówiła o czymś takim w ogóle? Tak. No. Nie słyszałem tego nawet, co ty. Ja też. To jest skoncentrowane na patrzeniu na jej cycki. Słuchajcie, restauracja jest niesamowicie malowniczo położona. Z tarasu, który ma nawet basen, rozpościera się niesamowicie piękny widok. Korzystając z okazji, że na to jedzonko jeszcze troszkę poczekamy, zamówienie już złożyliśmy, powiem wam trochę coś o Korfu. Jak sami wiecie, oczywiście Korfu jest wyspą należącą do archipelagu Wysp Jońskich. Administracyjnie jest częścią Grecji, a powierzchnia około 520 km i zamieszkana jest przez około 111 tysięcy mieszkańców. Stolicą jest oczywiście miasto Korfu. Liczy ono sobie około 33 tysięcy mieszkańców. I co się ciekawego dowiedziałem? Poza tym, co oczywiście możecie wyczytać w Wikipedii. Wyobraźcie sobie, że w sezonie zimowym, czyli od października do marca, na Korfu zamknięte jest nieczynne lotnisko. Nie można się wydostać z miasta inną drogą niż morska. Dodatkowo ruch turystyczny praktycznie w tym okresie zamiera. Ciężko mi sobie to wyobrazić, bo kiedy przejeżdżaliśmy przez miasto, tłok jest niesamowity i ponoć miasto oblegane jest tylko i wyłącznie przez brak studencką. Temperatury nigdy nie spadają tutaj poniżej 10 stopni Celsjusza. I wyspa słynie z gajów oliwnych. Jest to zasługa ponoć Wenicjan, o których już mówiłem wcześniej. To oni tak naprawdę posadzili tutaj wszystkie te gaje oliwne. No jest to główny materiał, dobro eksportowe tej wyspy. Słuchajcie, za mniej więcej godzinkę czasu jedziemy do tej rodziny greckiej, do której myślałem, że jedziemy już teraz, a potem wracamy do hotelu. Tyle. Co tam dziadki macie? Ja cię kręcę, mamo.
Kilka razy też takiego widziałem na łące i starałem się w to nigdy nie wdepnąć. Miłość, co tam masz? No ale fajnie są, daj łyka. Słaby refleks, Miłość. Co to jest? Ej. Pojebali, to nie nasze jest. Ja pierdolę. Ten ser zapiekany? A to musaj? To nic musaka. Nie, no ja już nic z tego nie rozumiem. Słuchajcie, nie, ja idę. Nie mogę na to patrzeć. Słuchajcie, nie mogę na to patrzeć. Karol, jak tam? Nie, pizza twoja wygląda obłędnie. Karol, super, nie? Mama, to jest na pewno moja. Jak dobra. Są krewetki po... Cheers. I co, ty jestem dobrze? Coś robisz, człowieku. Dobrze, teraz lepiej. Zobaczymy, jak mnież wygląda po zjedzeniu tego robactwa. No. Ona, co to jest? Musaka. Musaka? Aśka, ty co? Ja już zjadłam. No. Spóźniłeś się. Obżarstwo to jest, wiesz, który krok do piekła. Ale my nie wiesz. Nie wiem, przyjdę, nie? To ja zapłacę go tylko. O. Finish? Finish, okay. Serio? I to, żeś zostawił tyle? Nie, no to są same rzeczy. No właśnie, tak myślałem. On to rzeki? No czemu ty masz inny ten kurde ser niż ja? A jaki ser lubi za taki, miałem taki kwadratowy taki. No kwadratowy był, no. Jak tam, mamo, starym polskim zwyczajem pojedli, popili i wy... Idą do autobusu. Słuchajcie, ledwie wsiedliśmy do autobusu, a już po 1,5 kilometra wysiadamy. Jesteśmy w Marrakesz na naszej ostatniej atrakcji tej wycieczki. Odwiedzamy jakąś lokalną rodzinę i będziemy degustować u niej lokalne produkty, tak? Czyli jakieś tam wina, jakieś przekąski, jakieś likiery, tak? I tym podobne rzeczy. No zobaczymy. Co to jest? Co to jest? I taki korzyści ma dziś mi obiecuję. Niewolniczy. Nie, rolniczy jakiś tam wiesz. Czy to o to chodzi, tak? To jest ten sklep? Tak. Ja myślę, że jakieś domy pójdziemy, nie wiem. Chlebem i solą przywitają, a tutaj kurde. Co to? Trzeba się za kieszeń trzymać, żeby tak naszych gali dostają, nie? Idziemy Juleczka do tego, idziemy do sekcji z czapkami, chodź. Słuchajcie, sukces. Po długich negocjacjach i ciężkich moja córka kupuje mi czapkę. Wybraliśmy najlepszy z możliwych modeli. Kupuje mi czapkę za 8 euro i reszta dla mnie. No chyba nie. Słuchajcie, wizyta w greckim gospodarstwie agroturystycznym okazała się agresywnym marketingiem. Zostaliśmy zagnani z autobusu do marketu, takiego troszeczkę może lepszej klasy, ale wciąż marketu, gdzie mamy wszystko. Tylko takie troszkę, można powiedzieć, chińszczycy, troszkę wyższej jakości. Zresztą ocencie sami. No i 17.20, jesteśmy już w hotelu. Mamy jeszcze 40 minut do zamknięcia basenu. Zdążyliśmy, wykąpiemy się, ale wcześniej musimy się napić. Umieram z pragnienia. Wydaliśmy pieniądze na balu. To jest ta jedna opcja.